piątek uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego w naszym mieście. Wizyta nastąpiła po tym, jak 24 sierpnia 1919 roku Suwalski Pułk Strzelców wkroczył do Suwałk i przyniósł mieszkańcom miasta długo oczekiwaną wolność. Jerzy Brzozowski, cytując relację prasową z tej wizyty, opowiedział zebranym, jak wizyta naczelnika państwa przebiegła. Naczelnik przyjechał wieczorem samochodem z Augustowa. Po długich i uroczystych powitaniach udał się na spoczynek. Tu cytuję z opisu w tygodniku Ziemia Suwalska, do domu sędziego Rusockiego, a następnie na przyjęcie urządzone przez oficerów miejscowej załogi z udziałem przedstawicieli społeczeństwa i władz cywilnych. Nazajutrz rano podniosła uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru ofiarowanego przez społeczeństwo suwalskie bohaterskiemu pułkowi Suwalskiemu. Po ukończonej uroczystości poświęcenia sztandaru naczelnik państwa udał się do swojego mieszkania, gdzie przyjmował delegację. Kolejno meldowali się dowódca grupy pułkownik Frej, dowódca suwalskiego pułku major Mackiewicz, dowódca obrony Kresów podporucznik Rudnicki, prezydium Rady Miejskiej, Rady Obywatelskiej, Sąd Okręgowy, Starostwo, deputacja włościan i robotników. Po skończonych posłuchaniach naczelnik wraz ze świtą przyjął udział w obiedzie urządzonym na jego cześć w sali Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Wygłoszone zostały liczne przemówienia i toasty. Prezes Rady Miejskiej dr Noniewicz przemawiał w imieniu miasta, wójci gmin Stanisław Senda i Paweł Kojałowicz w imieniu włościan, pan Wawrzyniec Gałaj w imieniu robotników, pan Stanisław Ciecierski w imieniu kupców i rzemieślników, pan Rozental w imieniu gminy izraelickiej, pan sędzia Karol Rusocki wzniósł toast na cześć naszych sprzymierzeńców. Wreszcie zabrał głos naczelnik państwa. Przemówienie usłyszeli najzacniejsi obywatele miasta, ale w stulecie pamiętnej wizyty obszerny jego fragment przywołał Jerzy Brzozowski. W tym budynku padły między innymi słowa. Wy panowie Suwalczanie, powiem to wam otwarcie, kosztowaliście mnie osobiście bardzo drogo. Wyście byli dla mnie krwawym wyrzutem, stąd szły wieści, które mi dumnym być nie pozwalały. Dzisiaj ziemia wasza jest wolną, broni jej armia polska przed obcą przemocą. Są w życiu narodów i państw zmagania, które nigdy nie ustają. Polskę na równi z innymi narodami oczekuje walka we wszechświatowych zapasach o pierwszeństwo w dziedzinie organizacji kultury. Sprostać w tej walce najciężej jest tym, którzy są na kresach. Na kresy bowiem spada najcięższy obowiązek reprezentowania kultury narodu. Zakończył swoje przemówienie toastem za rozwój więc i pomyślność waszej pracy na kresach. Wznoszę toast panowi. Po zakończonym obiedzie, jak relacjonował ówczesny dziennikarz, marszałek odbył samochodową wycieczkę po mieście, po czym udał się do Sejmu. Pierwsza tablica upamiętniająca tę wizytę zawisła w Resursie w 80. rocznicę wizyty Piłsudskiego. Inicjatorem upamiętnienia był ówczesny prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, pan Zygmunt Filipowicz. Autorem tablicy był Jan Bohdan Chmielewski. Obecna tablica jest wierną kopią poprzedniej. Wykonano ją z brązu, a fundatorem jej jest Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Chcę serdecznie podziękować panu doktorowi Jarosławowi Schabińskiemu, bo to właśnie z jego inicjatywy doszło do realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Tablica zawisła znowu na ścianie Resursy Obywatelskiej. I przez kolejne lata będzie informować następne pokolenia Suwalczan i gości o doniosłych wydarzeniach roku 1919.